Cześć, Daniel Ortega z tej strony, więc ten filmik to jest kontynuacja ostatniego filmiku, który nagrałem na temat co robić po szkole średniej, więc jeżeli go nie widziałeś i chcesz mieć cały pełny obraz tego, co myślę na ten temat, zostawiam link w opisie, ponieważ no, wtedy będziesz miał pewien obraz i wtedy będziesz mógł wyrazić swoją opinię na temat tego, co myślę. Więc dzisiaj odpowiem na trzy pytania, które się pojawiły pod tym filmikiem, później pojawiły się w wiadomościach, mianowicie, czy muszę iść na studia? To jest pierwsze pytanie i odpowiedź brzmi oczywiście nie. Nie musisz iść na studia. Teraz jeżeli sprecyzujemy to pytanie, czy muszę iść na studia, aby zarobić pieniądze, aby osiągnąć sukces, aby być szczęśliwy i aby być inteligentny? Nie, nie musisz iść na studia. Czy muszę iść na studia, aby być ekspertem w danej dziedzinie? Tak i nie. Zależy od dziedziny, ponieważ czy zachęciłbym pewne osoby, żeby poszły na studia? Oczywiście, zachęciłbym pewne osoby, żeby poszły na studia. Jeżeli chcesz być lekarzem, jeżeli chcesz być prawnikiem, jeżeli chcesz być inżynierem, jak najbardziej musiałbyś iść na studia. To ułatwiłoby ci o stokroć tą całą edukację. Aczkolwiek też są osoby, które bym polecał, jak na przykład naukowcy. Jeżeli chcesz być naukowcem, a naukowców nigdy za wiele. Im więcej naukowców mamy, im więcej prawdziwych naukowców mamy, tym lepiej dla całego świata. Więc są osoby, które naprawdę bym zachęcał do tego, aby szły na studiach, ponieważ na studiach tacy naukowcy będą w stanie przeprowadzać różne badania i pomagać światu. Więc tak, studia są jak najbardziej bardzo dobrym rozwiązaniem i lepszy uniwersytet, tym lepiej. Aczkolwiek nie, nie musisz iść na studia i to jest jakby, jakby sedno tego filmiku, ponieważ czy musisz, te słowo musisz, nie, nie musisz, czy możesz? Oczywiście, że możesz, czy w niektórych przypadkach powinieneś? Oczywiście, że tak. To wszystko zależy od twojego celu i od twojej aspiracji. Jak w poprzednim filmiku powiedziałem, jeżeli nie czujesz, że musisz iść na studia, jeżeli czujesz, że nie chcesz iść na studia, jeżeli nie wiesz, na co iść na studia, według mnie nie powinieneś iść na studia, ponieważ po pierwsze możesz zmarnować przykładowo 3 lata swojego życia, które mógłbyś wykorzystać na pracowanie w różnych miejscach, na zdobywanie doświadczenia lub na podróżowanie, na cokolwiek byś chciał zrobić. I po tych 3 latach, 4 latach, może nigdy, ale po paru latach byś na przykład dojrzał do tej decyzji, byś zdecydował się w 100%, co chcesz robić, czego chcesz się uczyć i wtedy zapisujesz się na studia. Ja nie widzę żadnego problemu, żeby zacząć studia w wieku 25 lat. Nawet są przykłady osób, które zaczynają studia w wieku 40 lat, 35 lat, 50 lat. Co za różnica? Uczysz się wtedy, kiedy jesteś gotowy się uczyć danej rzeczy. Więc taka jest moja zdania, taka jest moja opinia raczej na ten temat. Czy musisz iść? Nie musisz. A czy powinieneś iść w niektórych przypadkach? Oczywiście. Czy zachęcam? Jeżeli chcesz, jeżeli czujesz, że to będzie najlepszy sposób na edukację. Ponieważ możesz mieć też mentorów, możesz też się uczyć z książek, możesz się też uczyć z internetu, możesz zostać ekspertem w danej dziedzinie, naprawdę nie idąc na studia. Ale odpowiem na drugie pytanie. Co jeżeli nie pójdę na studia od razu? Przykładowo po liceum, po technikum i tak dalej. Czy wtedy zatracę tą chęć na naukę? Odpowiedź brzmi nie. Jeżeli chcesz się uczyć, jeżeli dany temat Cię interesuje, jeżeli chcesz być ekspertem w danej dziedzinie, to nie zatracisz tej chęci na naukę. Poza tym, kto powiedział, że po szkole się nauka kończy? Kto powiedział, że po liceum, po technikum, po zawodówce kończysz ten proces nauczania? Uczymy się przez całe życie. I czy uczysz się od mentorów, czy uczysz się na swoim stanowisku pracy, czy uczysz się z książek, czy uczysz się z internetu, nadal się uczysz tego. Chyba, że jesteś leniwy, codziennie, nie wiem, siedzisz na kanapie i nic nie robisz. Grając w gry, w pewnym sensie nadal się uczysz, ale to już jest ekstremalny przykład i nie chcę się go w ogóle chwytać. Tak czy inaczej, kto powiedział, że nauka się kończy po szkole średniej? Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w swoim życiu, nauka się nigdy nie kończy, nawet po studiach. Więc te pytanie jest troszeczkę bez sensu według mnie. Następna rzecz, następne pytanie, które się pojawiło. Czy żałuję tego, że byłem w liceum, ponieważ powiedziałem, że skończyłem liceum? Nie, nie żałuję. Czy byłaby różnica, jakbym skończył technikum? Też nie byłoby różnicy. Czy powinienem iść do technikum? Niekoniecznie. Niekoniecznie, ponieważ żaden mój zawód, moja profesja i to, co chcę robić w życiu, tak naprawdę żadne technikum, liceum ani zawodówka by mnie nie przygotowało na to. Sądzę, że nawet studia nie przygotują mnie na 80% wyzwań, które mam i które będę miał. I w wielu przypadkach tak jest, nawet studia nie przygotowują nas na te wyzwania. Po prostu ja uważam, że system edukacji jest popsuty, jest nieaktualny i musi być zrewolucjonizowany. Takie jest moje zdanie na ten temat. Teraz powstało następne pytanie. Co robić? Gdzie iść do pracy? Jakie doświadczenie? O co Ci chodzi z tą pracą? Obojętnie, naprawdę obojętnie, gdziekolwiek się zatrudnisz, tam będziesz miał pewne doświadczenie. Ja wiem, że wiele osób, kiedy czyta na przykład ogłoszenie o pracę, będziesz zdobywać doświadczenie. Ta, doświadczenie w McDonaldzie, chyba w przewracaniu hamburgerów. Kurczę, słuchajcie, McDonald's jest oparty na jednym ze najlepszych systemów biznesowych na świecie. No jeżeli byście mieli system McDonalda wypisany i po prostu przykazalibyście go pewnej osobie, on wie jak budować restaurację, jak prowadzić restaurację.
McDonald's jest zbudowany na najlepszym systemie i jeżeli wy zaczniecie obserwować ten system, ponieważ jeżeli idziecie do pracy, to się uczycie. Chyba że tylko przewracacie hamburgery ze słuchawkami w uszach i nic nie robicie. Ale jeżeli chcecie się uczyć, to się uczycie na każdym kroku, nawet od menadżera, który jest na wyższym stanowisku i prowadzi, prowadzi was wszystkich. Obojętnie, ja osobiście pracowałem w 3 miejscach, zanim założyłem działalność gospodarczą. No i oczywiście grałem koncerty, ale to już jest inna sprawa. Pracowałem w Empiku, pracowałem w Reserve na magazynie, pracowałem w Empiku na wszystkich stanowiskach praktycznie i pracowałem jeszcze w call center. I każda z tych rzeczy, każda z tych miejsc pracy nauczyło mnie pewnej rzeczy, które mnie przygotowało do przedsiębiorstwa. Oczywiście też pracowałem z dziećmi, nadal pracuję z dziećmi, prowadziłem, jak to się mówi? Mam warsztaty, audycje dla dzieci w różnym wieku i w przedszkolnym, i podstawówka, gimnazjum, i liceum. Też wykładałem w liceum, grałem koncerty, więc naprawdę wiele rzeczy przygotowało mnie do tego, aby prowadzić działalność gospodarczą. Więc w każdej pracy jesteś w stanie zdobyć doświadczenie, jesteś w stanie się czegoś nauczyć, zwłaszcza jeżeli masz dobrego szefa, który stanie się twoim mentorem. Dlatego też sugerowałem wam, żebyście zatrudnili się u kogoś nawet za darmo, za pół darmo, za samą lekcję, za samą możliwość nauki. Wiem, że dla wielu z was jest to abstrakcja. Jak za darmo, jak mam się utrzymać? No możecie pracować gdzieś na boku, przy okazji możecie też, inaczej, możecie gdzieś pracować i przy okazji u niego na boku wykonywać pewne zadania, za darmo nawet, za pewne lekcje, za nawet zmianę mailami, pewnych doświadczeń. Na pewno znajdą się przedsiębiorcy, którzy będą chcieli, no oczywiście nie wszyscy będą potrzebowali, nie wszyscy będą mieli na to czas, ale może znajdą się przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wam pomóc. Ostatnie dwa pytania, które mi przychodzą do głowy, czy są kierunki, które przygotują mnie na bycie przedsiębiorcą, nawet jeżeli wybieram liceum, technikum lub wybieram kierunek na studia, osobiście wam powiem, że każdy was przygotuje i żaden was nie przygotuje, ponieważ to zależy od tego, jaki kierunek wybieracie, to zależy od tego, jaką działalność sobie wybierzecie, jakimi przedsiębiorcami będziecie. W każdym razie każdy z tych kierunków, liceum lub technikum, wszystko was przygotuje w pewnym sensie, nie w całości, nie możecie tego oczekiwać, więc tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, co wybierzecie. Jeżeli chcecie być ekspertem, przykładowo wybieracie kierunek studiów, chcecie być ekspertem lub chcecie dobrze nauczyć się pewnej dziedziny i tak będziecie potrzebowali pewną znajomość innych procesów w firmie, które zachodzą i wtedy zaczniecie budować drużynę i każda z tych osób będzie ekspertem w innej dziedzinie, abyście stworzyli razem przykładowo imperium. To jest najprostszy model biznesowy, jaki mogłem wam przedstawić. No i nadal pojawia się pytanie, czy studia są miarą inteligencji, czy jeżeli jesteś ekspertem w danej dziedzinie i nie masz wyższego wykształcenia, czy twoja wiarygodność spada? Moim zdaniem nie spada, ponieważ mamy przykłady milionerów, ekspertów, od których uczą się osoby po studiach, od których uczą się wykładowcy, którzy wykładają na uniwersytetach, którzy nigdy nie byli na studiach, którzy rzucili studia i nie mam tu na myśli Bill Gatesa, który rzucił Harvard. Więc prawda jest taka, że nie, studia nie są miarą inteligencji. Studia są po to, aby zdobyć pewne umiejętności, aby zdobyć pewną wiedzę, którą chcesz wykorzystać. Teraz nie każdy musi się uczyć na studiach. Niektórzy się uczą sami od mentorów, na kursach, z książek. Potrafią się o wiele lepiej uczyć z tego i mogą być o wiele bardziej wyedukowani i inteligentniejsi niż niejeden absolwent studiów wyższych. Więc taka jest prawda, to wszystko zależy od ciebie, to wszystko zależy od tego, jakie masz podejście do edukacji, bo to jest najważniejsze. Nie jest najważniejszy papier, nie jest najważniejsze to, gdzie studiowałeś, jak studiowałeś, ponieważ mogłeś studiować na najlepszym uniwersytecie, możesz mieć super papier, ale to wcale nie znaczy, że jesteś mądrzejszy od jakiejś osoby, która nie studiowała wcale. To wcale nie znaczy, że jesteś lepszym, większym ekspertem. To wcale też nie znaczy, że nie jesteś głupi. Ponieważ jak mówiłem, papier nie jest miarą inteligencji. I teraz bardzo często, ostatnia rzecz powiem, bardzo często mówi się albo słyszy się, że musisz mieć papier, żeby zdobyć jakąś pracę. Fakt, w niektórych korporacjach jest potrzebny papier, aby dostać wyższe stanowisko. Pytanie brzmi, czy jest potrzebny papier, czy większa umiejętność. Bardzo często jest tylko potrzebny papier i według mnie te korporacje będą miały wielkie problemy, ponieważ na tych stanowiskach będą osoby, które nie potrafią robić nic, ponieważ bardzo często zdajemy studia ze szczęścia, w pewnym sensie ze szczęścia i bardzo często też nie przykładamy większej uwagi. Są osoby, które mają naprawdę dobre oceny, są osoby, które mają średnie oceny, są osoby, które zdały studia na fuksie, że tak powiem. I znam przykłady, nie tylko studia, szkoły policjalne. Znam przykłady osób, które zdały te szkoły, te studia. Po paru latach zadałem im pytanie, cokolwiek na ten temat, czy cokolwiek umiesz? Nie pamiętam nic, nie umiem nic, nie pracuję w tej dziedzinie, którą zdałem te studia. Co mam dalej powiedzieć?
Słuchajcie, możecie iść na studia, nie musicie iść na studia. Wszystko zależy od drogi, którą wybierzecie. Ja zawsze powtarzam, rób to, co ci serce nakazuje, przemyśl tą decyzję i rób to z jajami. Zawsze tą decyzję możesz zmienić. Jeżeli nie poszedłeś na studia, zawsze możesz iść kiedy indziej, jeżeli zdecydujesz, żeby iść na studia, zawsze możesz rzucić te studia. Nie musisz się męczyć przez całe 3 lata, zwłaszcza jeżeli chodzisz zaocznie, bo chcesz jeszcze pracować. Chociaż osoby, które teraz macie przerąbane, ponieważ no, są te niedziele niepracujące, niedługo nie będzie żadnej niedzieli niepracującej i osoby, które chodzą dziennie na studia i chcą pracować, ponieważ to też było pytanie, będą miały przerąbane, bo ponieważ będą miały tylko jeden dzień pracujący. Więc nie widzę tutaj dobrego rozwiązania. Według mnie ta niedziela niepracująca, hej, jest głupim pomysłem w 80%, ale jeżeli macie opinię inną na ten temat, śmiało napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy, co powiecie. Więc to wszystko w tym filmiku, trzymajcie się, jeżeli się ze mną nie zgadzacie, możemy się troszeczkę powymieniać zdaniami w komentarzach. To wszystko, trzymajcie się.